Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Sprawa sześciolatków i miliona podpisów pod referendum są bardzo ważne i nikt nie może tego lekceważyć. Pani minister wprowadziła duży chaos wśród dzieci, rodziców, nauczycieli. I to nie tylko nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, ale również nauczycieli gimnazjów i szkół średnich. Wprowadza pani minister obowiązek szkolny dla sześciolatków. Wszyscy wiemy i pani minister też wie, że reforma ta jest nieprzygotowana, a nie wszystkie szkoły w Polsce są dostosowane do przyjęcia sześciolatków. I to nie dlatego, że mamy nieprzygotowanych nauczycieli. Nauczycieli mamy świetnych, ale samorządy nie otrzymują potrzebnej i należytej im subwencji z Ministerstwa Finansów. Samorządy, ratując trudną sytuację oświaty, dopłacają z własnych budżetów. Na przykładzie, przykład, miasto Rybnik dopłaca około 30 milionów do zadań subwencjonowanych. Czy pani minister wie, ile wszystkie samorządy w Polsce dopłacają do systemu edukacji? I prosiłbym na to pytanie odpowiedź na piśmie. Czy pani minister rozmawiała z ministrem finansów, z panem premierem, bo to są zadania, które powinny być finansowane z Warszawy. I choćby nie wiem jak, posłowie Platformy krzyczeli, to wszyscy wiemy, że system edukacji w Polsce jest niedofinansowany przez polski rząd. I na koniec już. Pani minister, to się wiąże. W roku 2015 wprowadza pani obowiązek przedszkolny dla czterolatków. Bardzo ładnie, niech chodzą. Jesteśmy za. Ale czy pani minister wie, że nie ma dla nich miejsc w przedszkolach? Jak pani chce pomóc samorządom w realizacji tego pomysłu? Dziękuję panu posłowi.